Kochani, tu Hulaj Dusza, słuchacie kolejnego podcastu z serii Za zamkniętymi drzwiami i muszę przyznać, że dzisiejsza historia jest bardzo, ale to bardzo ciekawa, ponieważ opowiemy sobie historię. I to historię osób z tak zwanego dobrego domu, kiedy mówiło się dzień dobry na klatce schodowej, kiedy jadło się wspólnie niedzielne obiadki i jedno wielkie kłaniam się nisko po samo siedzisko. Z tego, co zdążyłam zauważyć, to koty zwalają mi bombki. To też zdążyłam zauważyć. Tak, pytaliście się, jak po najmniej drugi kotek. Drugi kot to Albert, oba są sfinksami. Ale zauważyłam też, że historii, którą dzisiaj będę przedstawiać, nie ma omawianej na polskim YouTubie. Tak więc bardzo prawdopodobne, że wcześniej nie słyszeliście o tej sprawie, więc mam nadzieję, że będzie ona dla Was tak samo interesująca jak dla mnie. Dodatkowo pewnie niektórzy zauważyli też, że trochę terminy publikowania podcastów rozjechały mi się jak koń na lodowisku. Dlatego właśnie ten podcast słyszycie we wtorek, natomiast kolejny przewiduję na czwartek. Mam nadzieję, że nic tych planów nie zmieni, a teraz już bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Moi drodzy, dzisiaj również przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i nie, nadal wizy za słuchanie tych podcastów dostać nie można. Znajdujemy się w Teksasie, w mieście o nazwie Houston i z tego co pamiętam, a pamiętam raczej dobrze, już opisywałam sprawę z Houston, tak więc oszczędzę Wam tych wszystkich statystyk na temat tego miasta. Nie martwcie się, osoby, które lubią statystyki, one się jeszcze pojawią nam, ale to już w temacie innych miast. Na samym początku chciałabym Wam przedstawić rodzinę McGone, składającą się z pana ojca, Alfreda, jego żony Lori Ann, na którą wszyscy mówili Ann, oraz ich dwójki dzieci, Doris oraz Stevena. Rodzina miała dobrą sytuację finansową, Alfred pracował w korporacji chemicznej, w ogóle człowiek obeznany w tych tematach, też w tematach naukowych, nauk ścisłych, taki mądry, wykształcony człowiek. Jego żona zajmowała się domem, wychowywaniem dzieci i rodzinie żyło się bardzo, ale to bardzo dobrze. Familia mieszkała sobie w Lake Jackson w Teksasie, to jest niedaleko Houston. Troszeczkę ponad 25 mieszkańców posiada to miasto, średnia wielkość rodziny to 3,18 osób, a na 100 kobiet przypada 94,4 mężczyzn. Jeżeli chodzi o standardowy dochód rodziny, taki roczny dochód, to przyznać trzeba, że jest on dosyć wysoki, ponieważ wynosi 69 tysięcy i jedynie 6,4% ludzi znajduje się poniżej granicy ubóstwa. Co można na szybko wywnioskować z tych statystyk? A no mianowicie można wywnioskować tyle, że mamy do czynienia z mieszkańcami raczej zamożnymi, ludźmi, którzy może prowadzą jakieś swoje biznesy, może mają jakieś wysokie stanowiska. Ogólnie nawet niektórzy twierdzą, że Lake Jackson to są takie obrzeża Houston, sprawdziłam nawet do Houston, do samego centrum jedzie się 54 minuty, więc bardzo, ale to bardzo szybko. Więc pomimo tego, że oficjalnie jest to miasto, zapewne bardziej zamożni mieszkańcy Houston, no ogólnie ludzie, którzy tam pracują, kupili domy i zamieszkali w Lake Jackson. A przyznać jeszcze trzeba, że ci ludzie są bardzo pracowici, ponieważ stopa ręka noga bezrobocia to nieco ponad 8%. Jeżeli komuś się nie chce dojeżdżać 54 minut do Houston, to nic straconego, ponieważ również w Lake Jackson znajdują się dwie przeważające firmy, dosyć duże. Pierwsza z nich to Dawn Chemical Company, to jest właśnie ta firma, w której pracował Alfred, czyli nasz pan tata. Jeszcze jest kolejna firma o nazwie Bransport, czyli taki okrąg szkolny, ale to też jest miejsce pracy dla wielu osób. W ogóle sporo szkół tam jest, jak na takie małe miasteczko, więc jeżeli gdzieś trzeba posłać swoje pociechy, no to na pewno coś w pobliżu się znajdzie. Nawet college mają, więc wszystko pod ręką. Ze znanych osób, które mieszkały w Lake Jackson, jest to Selena Quintanilla Perez, o której, moi drodzy, będzie kolejny podcast, ten, który pojawi się w czwartek. W każdym razie, wracając do naszej historii, rodzina McDonald była jedną z tych zamożnych, cenionych i szanowanych rodzin. Zanim na świecie pojawiły się dzieciaki, to Alfred i Laura Ann wzięli ze sobą ślub, a w roku 1951 na świat przyszła ich córka Doris, dokładnie to 11 kwietnia. I to, moi drodzy, ona jest jedną z głównych bohaterek dzisiejszej historii. W każdym razie Doris opisywana od najmłodszych lat jako taka wesoła, pogodna, dziewczynka, która skradała serduszka wszystkim dookoła i to wcale nie przez pryzmat tematyki tego podcastu, tylko taka była urocza i fajna. Wiecie, zagadywała ludzi na ulicy, uśmiechała się do nich i wszyscy mówili, ale wam to się córka udała. Mając 3 lata poprosiła rodziców o rodzeństwo, no i na gwiazdkę dostała brata. Znaczy, no nie tak dosłownie, tak to nie działa jednak, no ale mając 3 lata powiedziała, że ona bardzo chciała mieć rodzeństwo, że tak fajnie by było, bo jej koleżanki to mają rodzeństwo i w ogóle super, ekstra fajna zabawa. Rodzice wzięli te słowa do siebie,
siebie. No i moi drodzy, tak się stało, że w roku 1955 na świat przyszedł jej brat Steve. Doris była tym faktem uradowana, uwielbiała zajmować się swoim młodszym bratem, chodzić z nim na spacer, bawić się z nim. To nie był taki typ rodzeństwa, że wielka kłótnia o grawki do piaskownicy, tylko naprawdę fajna i silna więź między nimi się nawiązała. I tak właśnie wygląda ta rodzina. No, miała szacun na dzielnię, Laura robiła najlepsze szarlotki i tak, wiecie, nikt nie miał do niej podjazdu z tymi szarlotkami, a dzieciaki mówiły zawsze dzień dobry na przysłowiowej klatce schodowej. Nie znalazłam jakichś specjalnych ekscesów, szczegółów na temat tego, czy może co oni coś tam w szafie trzymają, może coś się tam działo w tej rodzinie. No nie, no wszyscy ich lubili, nic złego na ich temat nie można powiedzieć. Doris, czyli nasza bohaterka, stawała się wesołą i lubianą przez wszystkich dziewczyną, zresztą tak jak mówiłam, od najmłodszych lat to wszystko się ciągnęło, wszyscy dookoła ją uwielbiali, poza tym uczyła się wyśmienicie, uczęszczała do dobrych prywatnych szkół, żadnych chociażby najmniejszych problemów też nigdy nie sprawiała. Doris od zawsze miała pełno znajomych, była tym typem osoby, który przyciągał do siebie ludzi, miała świetne poczucie humoru, potrafiła się z każdym dogadać, była też pomocna, wrażliwa, empatyczna, jak trzeba było od kogoś długopis pożyczyć na lekcji, to zawsze była to Doris i zawsze miała i nosiła, żeby innym dać. No właśnie z takim typem osoby mamy do czynienia. Jeżeli chodzi o jej plany na przyszłość, no bo wiadomo, w fajnej dzielnicy dzieciakiem nie można być całe życie, tak więc Doris marzyła o tym, aby pracować w szkole, aby robić coś związanego ze szkołą, lubiła nauczać, lubiła edukację, bardzo jej się to wszystko podobało, tak więc postanowiła swoje marzenie spełnić i tym sposobem udała się na uniwersytet w Teksasie, gdzie studiowała i ukończyła, bo wiadomo, że można studiować i nie ukończyć, ale ona ukończyła kierunek związany z logopedią i pedagogiką. Dobra studentka, bez najmniejszych problemów wszystko udało się jej ukończyć. Jeżeli chodzi o sprawy sercowe, bo one też są ważne, a jak najbardziej, to Doris uchodziła za ładną, zadbaną dziewczynę z miłym uśmiechem, która zawsze była towarzyska, nikomu nie odmówiła nigdy pod takim względem, że jeżeli jakąś przysługę trzeba zrobić, to zawsze oczywiście pomagała. No były mniejsze i większe randki, jakiś tam wianuszek adoratorów wokół niej się kręcił. Raczej kończyło się to na kilku randkach, niektórzy też wspominają, że czasami na takie spotkania Doris zabierała swojego brata jako przyzwoitkę, czy Steve sam chciał iść, czy Doris go tam ciągnęła, to ciężko stwierdzić, no ale jakoś za bardzo te relacje nie wychodziły, nie było z tego stałego związku. Zresztą Doris planowała najpierw poukładać swoją karierę, a dopiero potem zająć się szukaniem tego całego konia na księciu. Po skończonych studiach Doris postanowiła spełnić swoje marzenie i rozpoczęła pracę w szkole. No i wszystko ładnie, pięknie, bajlando bez trzymanki, marzenia spełnione, można może teraz szukać tego całego konia, no ale nie do końca. Nie do końca, ponieważ zarobki, jakie Doris otrzymywała, nie były wystarczające na to, aby się utrzymać i nie wiem, czy tutaj chodzi o jakiś specjalny poziom tego utrzymania się, no ale Doris miała problemy finansowe pod takim względem, że nie mogła sobie pozwolić na jakieś wynajęcie domu, w ogóle na zakup domu. No mówmy sobie tutaj szczerze, pieniądz się nie zgadzał, tak więc trzeba było coś zrobić, trzeba było coś zmienić w swoim życiu, a Doris była osobą, która nie bała się wyzwań, nie bała się zmian, jeżeli można coś zmienić na lepsze, to oczywiście Doris to robiła. Tak więc bardzo łatwo i szybko postanowiła się przebranżowić. Od tego momentu zmieniła swój zawód na przedstawicielkę handlową firmy farmaceutycznej. Co prawda nie była to jej pasja, bo od zawsze jej pasją było nauczanie, no ale dzięki niej kilka osób miało czyste białe ząbki. No i oczywiście sporym plusem okazały się lepsze zarobki, ponieważ Doris była dobra w swojej pracy jako osoba charyzmatyczna, jako osoba miła, wesoła, pogodna, potrafiła zręcznie i ciekawie nawijać ludziom makaron na uszy, tak aby inni chcieli jej słuchać. I tym właśnie sposobem biznes rozwijał się w najlepsze. Doris mogła mieć pieniądze na swoje jakieś większe lub mniejsze potrzeby, a skoro sytuacja finansowa i zawodowa została już odhaczona i spełniona, no to czas na poszukiwania tego konia na koniu. I znów odbyło się kilka randek, tym razem już mam nadzieję, że bez brata, no ale nic konkretnego z tego nie wychodziło, zawsze jakoś okazywało się, że chyba jednak nie są ze sobą pisani, więc Elonara będzie chciał coś z Avonu. No i właśnie tak wszystko się toczyło, aż do momentu, kiedy w roku 1976 odbyło się spotkanie przedstawicieli handlowych. No bo takie spotkania były organizowane, to były wyjazdy służbowe, ogólnie były to prezentacje nowych marek, jakieś takie prezentacje, jak tutaj zahipnotyzować ludzi, aby kupili dany produkt. No miło, fajnie i przyjemnie można poznać innych przedstawicieli handlowych.
handlowych i tak właśnie się stało. Ponieważ na tym jednym spotkaniu Doris poznała Williama Becka, czyli przedstawiciela handlowego firmy produkującej artykuły biurowe. Szybko się okazało, że poza zawodem mają wiele wspólnego, ponieważ William też był taki miły, charyzmatyczny, pogodny, zawsze uśmiechnięty, miał fajne poczucie humoru. Zaczęli się ze sobą dogadywać, szybko też wyszło, że nadają na tych samych falach, tak więc spotkali się na jedną randkę, tak Lucjan, na jedną randkę. Spotkali się na jedną randkę, potem na drugą randkę, a kiedy już rodzina Doris łącznie z bratem zaakceptowali Williama, no to postanowili być już tak oficjalnie w związku. Ale związek też rozwijał się w dobrym kierunku, nie było tutaj żadnych większych upadków, bo jeżeli chodzi o wzloty i upadki, no to te upadki są, ale wszystko było do przejścia, wszystko było do przeskoczenia. Dobrze im się razem żyło, dobrze im się razem mieszkało, no to pora wcisnąć przycisk ślub. I faktycznie dość szybko taki właśnie ślub się odbył. Od tego momentu Doris była panią Beck, a młode małżeństwo zamieszkało w Clear Lake City, moi drodzy. Jest to, już wam tłumaczę, taka społeczność zaplanowana. Chodzi tutaj o nowe miasta, które powstają na niezagospodarowanych działkach. No i no właśnie takiej działce znajdował się dom państwa Beck. Sytuacja finansowa wspólnie była jeszcze... Tym razem się Albert z wami wita. No cóż, pisaliście, że kotki mogą częściej się odzywać. Chyba przeczytały te komentarze. Wracając już na dobre do naszej historii. Mamy młode małżeństwo, mamy dom, ponieważ było ich stać na utrzymanie siebie, na utrzymanie tego domu, na zamieszkanie w dosyć też dobrej społeczności, bo to nie jest nazywane miastem, to jest nazywane społecznością, no ale też uchodzi ona za jedną z takich bardziej zamożniejszych. Para zawsze wydawała się być szczęśliwa, tutaj jakieś wspólne grillowanie, obiadki. Już nawet doszło do momentu, gdzie przyszli, nie doszli, dziadkowie wyskakiwali z lodówki z pytaniem, kiedy wnuk. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, to zarówno Doris, jak i William woleli poczekać, aż ich sytuacja finansowa będzie jeszcze lepsza, aby mogli swoim dzieciakom zapewnić to, co najlepsze, jak już oczywiście się pojawią. W każdym razie czas mijał, małżeństwo spędzało dużo czasu w pracy, w tej osobnej pracy, bo oni pomimo tej samej profesji nie pracowali razem. Zaczęli się wkrótce ze sobą mijać, no bo to był powrót do domu, tutaj trzeba się zająć obowiązkami domowymi, tutaj od czasu do czasu jakieś wyjście, ale to wszystko przynajmniej dla Doris zaczynało być po prostu nudne. A jeżeli człowiekowi jest nudno, to zaczyna się denerwować i w tym przypadku mąż zaczął Doris denerwować. No bo tak ciągle siedzi przed tym telewizorem, już nie ma z nim za bardzo tematów do rozmów, no i miał pewien mankament, przynajmniej tak to odbierała Doris, a mianowicie obstawiał zakłady. To były takie zakłady sportowe, wiecie, kto ile punktów będzie miał. I właśnie tak William tracił te pieniądze, bo zazwyczaj nie wygrywał. I początkowo Doris wspierała swojego męża, chodziła razem z nim do tych barów, gdzie były oglądane te wszystkie mecze oraz inne zawody. Razem z nim obstawiała, przynajmniej go tam klepała po plecach, kiedy te pieniądze tracił. Z czasem już takiego entuzjazmu oczywiście nie było, no ale Doris co prawda lubiła do tych barów chodzić. To była taka ich rozrywka, mogła sobie usiąść w miłym towarzystwie, pooglądać te mecze, spędzić jakoś czas i właśnie tym sposobem w roku 1979 w barze w West Loop Doris poznaje pewnego mężczyznę. Przysiada się do niej Robert Angleton, bookmacher, moi drodzy, z którego usług zresztą korzystał jej mąż. No ale Doris na początku o tym nie wiedziała. W ogóle przy tym pierwszym spotkaniu to Robert 3/4 swojego życiorysu zmyślił, powiedział, że jest biznesmenem, no i tak się mniej więcej przedstawił. Przyznać jednak trzeba, że ta krótka rozmowa, właściwie to jeden wieczór, sprawił, że Doris zauroczyła się tym mężczyzną. Był od niej starszy, bogaty, przystojny, miał greckie korzenie, więc tutaj też ta uroda wyglądała trochę inaczej. Był charyzmatyczny, można z nim było rozmawiać na każdy możliwy temat. Miał taką w sobie, wiecie, no zbajerować potrafił, poczucie humoru również miał. Przede wszystkim był ambitny, bo dla Doris jej mąż to tak troszeczkę tej ambicji stracił, i tak samo jak pieniądze, wiecie, razem z tymi pieniędzmi to jej ambicja zaczęła odchodzić. No i tak spojrzała smutnie na tego swojego farfosla, który traci ostatnie $500 oraz Roberta, który się do niej przysiadł i który tak naprawdę te pieniądze bierze od niego, no to zaczęła się dosyć mocno zastanawiać nad swoim małżeństwem. Czy to w ogóle ma dalszy sens? Czy coś w ogóle z tego dalej będzie? Okazało się, że ona i Robert mają ze sobą wiele wspólnego. Na przykład to, że są w związkach małżeńskich. Tak się składało, że Robert też w tamtym momencie miał żonę. Co prawda nie była razem z nim w tym
barze, bo jego żona z zawodu była stewardessą i no co dzień latała, więc tak trochę była, trochę jej nie było, no ale ten związek małżeński był. I moi drodzy, ten jeden wieczór sprawił, że chcąc nie chcąc, ale raczej chcąc, Doris i nowo poznany mężczyzna Robert zaczęli się ze sobą spotykać. Ale nie chcieli robić tego po kryjomu, nie chcieli bawić się w jakieś takie oszukiwanie swoich partnerów, tak więc postanowili od samego początku być uczciwi na tyle, na ile mogli i postawili sprawę jasno, zdecydowali na rozstania się ze swoimi ówczesnymi partnerami i tak też się stało. Oczywiście te wszystkie procesy do najmilszych nie należały, troszeczkę William miał Doris za złe, no ale tak jak mówiłam, jeżeli Doris czuła, że może to zmienić na lepsze, no to nie bała się tego ryzyka, nie bała się zmian w swoim życiu. Uznała, że ten człowiek poznany w barze jest jej księciem, jest jej przeznaczeniem i to z nim chce spędzić resztę życia. I żeby było jasne, bo ja tutaj tak opowiadam, że oni się poznali, potem lada dzień to złożyli te papiery i zakończyli swoje związki. No nie, no trochę to trwało jednak, dokładnie to trwało to 3 lata. Dopiero w roku 1982 oficjalnie zarówno Doris, jak i Robert byli singlami. Więc jednak trochę tego badania terenu, spotykania się za plecami tutaj musiało być, no ale Doris uznała, że chyba jednak warto, tak więc zmieniła swoje życie, Robert tak samo. I skoro już byli wolni, skoro w związkach małżeńskich nie byli, no to postanowili być. Postanowili być tym razem ze sobą. Robert oświadczył się Doris, kupił jej pierścionek z diamentem, który swoją drogą był bardzo, ale to bardzo drogi. Nie żeby to miało znaczenie, ale mówiąc o Robercie, przedstawiając jego historię, o której też będzie trochę więcej za chwilę, pieniądze są ważne. Tutaj pieniądze będą bardzo ważnym czynnikiem w tej całej sprawie i my mówimy tutaj o milionach. Mówimy tutaj o człowieku, który jest milionerem, który ma tych pieniędzy bardzo, bardzo dużo i zakup jakiegoś tam pierścionka za kilkaset tysięcy to nie jest dla niego problem. W ogóle zakup wielu rzeczy to nie jest dla niego problem. On lubi fakt bycia bogatym, lubi też obnosić się tymi pieniędzmi, no może nie w ten sposób, że chodzi, rzuca te pieniądze i mówi łapcie cebulaki. No ale jeżeli chodzi o takie robienie niespodzianek, zabieranie na drogie wakacje, obsypywanie prezentami, to Robert był w tym dobry. I nawet w momencie, kiedy Doris powiedziała, że no ona tam za bardzo za biżuterią nie przepada, nie nosi na co dzień, ewentualnie jakiś naszyjnik nosi, no to Robert natychmiast leciał do sklepu i kupował jej z 10 czy jeszcze więcej takich naszyjników, aby mogła sobie wybierać, aby mogła je sobie wszystkie nosić. No księciunio normalnie, tak? Tak naprawdę historia niczym z bajki. Tutaj mówisz, że lubisz złoto, a tutaj ci obsypuje takimi prezentami ze złota. Doris była zachwycona, zresztą jak mówiła komukolwiek o mężczyźnie, którego poznała, no to wszyscy też robili oczy jak sarna na autostradzie i byli również zachwyceni. Tak więc wszystko szło w dobrym kierunku, a w momencie, kiedy Robert się oświadczył, to oczywiście Doris powiedziała tak, a parę miesięcy później wspólnie powiedzieli te sakramentalne tak i stali się małżeństwem. I w ogóle dopiero wtedy Doris dowiedziała się, czym tak naprawdę zajmuje się jej mąż, bo do tego czasu myślała, że jest on jakimś tam biznesmenem, no jakimś tam coś ma, czegoś nie ma. Wiadomo, po co będzie mu tam zaglądać, to jego sprawa, jego jakieś tam paragoniki, nie paragoniki. No ale po ślubie dowiedziała się, że tak naprawdę jej mąż jest bukmacherem. Jeżeli chodzi o prawo w Stanach Zjednoczonych, to nie było to do końca legalne. Robert potrafił ładnie to ubrać w słowa, bo wszystkim mówił, że jest brokerem sportowym. Nawet taką wizytóweczkę sobie zrobił Robert Angleton, broker sportowy. Jeżeli ktoś chce do niego zadzwonić, to dzwonił. Tak naprawdę każdy wiedział, o co chodzi. No ale tak dokładnie to Doris dowiedziała się o tym po ślubie. A skoro mamy już ślub, skoro mamy związek małżeński, skoro mamy dalszą część tej historii, to myślę, że jest to odpowiedni moment, aby powiedzieć wam słów kilka, a właściwie to kilkanaście, bo tutaj ciekawa historia się rysuje. Tak więc myślę, że jest to odpowiedni moment, aby przedstawić wam Roberta Angletona, jego życie, jego rodzinę, co tam się działo, jak się działo, bo to jest ciekawa historia. Tak więc jego historia zaczyna się w Grecji. Dokładnie. Wspominałam o tym, że miał on greckie korzenie i jego ojciec akurat z pochodzenia był Grekiem. I swoją drogą nazywał się Nikolas Angletos, dopiero później nazwisko zostało zmienione na Angleton. W każdym razie na początku lat 20. jego ojciec rozpoczął pracę jako bagażowy na greckim parowcu. Lata 20., parowiec, fajnie i przyjemnie. Kiedy miał okazję podróżować do Stanów Zjednoczonych, troszeczkę się tam rozejrzeć, no to Stany Zjednoczone zauroczyły go do tego stopnia, że postanowił tam zamieszkać. Angielskiego płynnie nauczył się bardzo szybko, zmienił nazwisko na Angleton, no i rozpoczął swoją działalność.
działalność. Właściwie to tutaj o działalności na początku ciężko mówić, dostał pracę związaną z budowlanką, następnie poznał i ożenił się z Amerykanką, nie czuję, że rymuje, no ale tak wyglądały początki rodziny Angleton. Dość szybko Nicholas rozwijał się w swojej profesji, wkrótce dostał dosyć duże zlecenie na budowanie domów ogrodowych w New Jersey. Jego portfel był coraz grubszy, a w roku 1942 na świat przyszło pierwsze dziecko pary, czyli Nicholasa i jego żony, syn Roger. I nie mylić z Robertem, my tutaj będziemy mówić o Robercie, który pojawił się na świecie, ale w roku 1948, czyli był o 6 lat młodszy od swojego brata Rogera. I żeby tutaj ładnie zapamiętać imiona, mamy Roberta, mamy Rogera, Robert jest panem mężem, a Roger też się pojawił w tej historii, więc zapamiętajcie te imię. I znów, tak samo jak w przypadku Doris, mamy obraz szczęśliwej, radosnej rodziny, zamożnej, z dobrą sytuacją finansową, z dobrą sytuacją społeczną. Często jeździli sobie na wakacje do Grecji, a nawet właściwie to nie tylko na wakacje, tylko kilka razy do roku. Tam też Nicholas miał swój własny jacht i zabierał całą rodzinę na przejażdżki. Robert od najmłodszych lat opisywany jako zdeterminowany, ambitny i pracowity. Jego brat Roger też był takim fajnym, złotym dzieckiem, które mówiło dzień dobry na klatce schodowej, ale w porównaniu do Roberta czasami był zbyt impulsywny, zanim pomyślał, no to coś zrobił, potem tego żałował, a Robert wszystko planował do przodu, miał całe swoje życie zaplanowane, każdy jego ruch był starannie przemyślany i mniej więcej tym sposobem radził sobie w życiu, czyli przezorny, zawsze ubezpieczony. Ojciec Nicholas założył swój własny biznes, który prosperował bardzo dobrze. No i często w takich przypadkach bywa, że dzieciaki chcą się bujać na hajsie rodziców, mają takie nastawienie, że wszystko im się należy. Oczywiście wiadomo, że nie wszyscy, ale na podstawie tych historii, które już tutaj przedstawiłam, były takie przypadki. Jednak w sytuacji braci, zarówno Roberta, jak i Rogera, podejście było zupełnie inne. Być może to z tego powodu, że ojciec jak najbardziej i z wielką chęcią proponował im pracę, mówił, że wy tutaj nie musicie żadnej pracy do innej firmy iść, możecie pracować u mnie. I taka praca faktycznie mogła mieć miejsce, była bardzo opłacalna i wiadomo, że wszystko zostaje w rodzinie, natomiast no, były pewne haczyki, tych haczyków było dosyć sporo. Jeżeli pracowało się z ojcem, to trzeba było postępować według zasad ojca, a ojciec był człowiekiem, który lubił w życie prywatne się wtrącać, który lubił wszystko wiedzieć, wszystko kontrolować, patrzeć się na ręce i było to po prostu uciążliwe. Dodatkowo można było wyczuć od niego podejście na zasadzie, że sami niczego się nie dorobicie, więc no, tym samym Roger i Robert chcieli udowodnić swojemu ojcu, że no, wręcz przeciwnie, dorobią się i to bardzo, bardzo dużo. Robert postanowił skończyć studia na Uniwersytecie Syrakusa w kierunkach nauk ścisłych i sztuki. Jeżeli chodzi o dalszą ścieżkę swojej kariery, to był pewien etap, gdzie pracował on u ojca, zarabiał całkiem dobrze, ale miał świadomość tego, że ojciec to tam ciągle się na niego patrzy, dodatkowo trzeba postępować według jego zasad, a tutaj dzieje się taka historia, że Robert zaczął spotykać się ze swoją przyszłą żoną, czyli tą stewardessą, która nie do końca się Nicholasowi, czyli panu ojcu, podobała. Z jakich przyczyn to ciężko tutaj stwierdzić, ale jakoś tak nie pochwalał tego związku. Więc tym samym Robert postanowił pokazać ojcu, że on wcale jego pieniędzy nie potrzebuje, jego firmy nie potrzebuje, on sam będzie swoje własne decyzje podejmował. Chłopak, jako taki młody chłopak po skończonych studiach, przenosi się na Florydę wraz ze swoim bratem i wspólnie zakładają biznes. No bo brat Roger to był taki, wiecie, taki troszkę buntownik, ale to na zasadzie, że on nie będzie pracował u ojca, bo po prostu nie, tam ojciec jakoś specjalnie w jego życie prywatne nie wchodził, no ale dla samej zasady tego robić nie będzie. Tak więc wkrótce bracia rozpoczęli swój własny biznes, otworzyli restaurację na Florydzie, która no tak od samego początku jakiegoś specjalnego sukcesu i przychodów nie przynosiła. Więcej było biegania i latania wokół tego, niż to tak naprawdę było warte, a i zresztą po pewnym czasie dotarłam do informacji, że ta restauracja została zniszczona. Ale przez co, albo może lepiej tutaj zadać pytanie, przez kogo, to nie wiem, nie dotarłam do tej historii, chociaż zakładam, że mogłaby być to no, ciekawa anegdota. W każdym razie biznes poszedł się kochać, trzeba jakoś żyć dalej, trzeba funkcjonować dalej, trzeba znaleźć jakąś pracę. A że w tamtych czasach
stanach Teksas, a dokładnie to Houston, były dosyć rozwijające się tutaj ta ropa i dużo nowych budynków powstawało. Tak więc braćka znalazły w tym pomysł na siebie, no bo skoro na Florydzie nie wyszło, to może w takim razie ten Teksas będzie lepszym rozwiązaniem, więc pakowali manatki, no i pojechali do Teksasu. Tyle, że tym razem postawili na otworzenie własnych biznesów. Już chyba też wydaje mi się, że jakiś czas w restauracji sprawił, że może jednak doszli do wniosku, że współpraca to się aż tak bardzo nie opłaca, tak więc każdy z nich postanowił zainwestować w coś własnego. I tutaj dosyć mocno trzeba zauważyć taką rywalizację między braćmi, bo zarówno Roger, jak i Robert chcieli po pierwsze udowodnić ojcu, że oni to są lepsi i oni sobie dadzą radę, ale również i Roger, i Robert chcieli udowodnić swojemu bratu, czyli temu drugiemu, że no, to oni lepszy biznes potrafią. No, oni tam bardziej gazelą sprytu, gazelą biznesu są, więc im uda się bardziej. No cóż, i faktycznie udało się, jednemu się udało, drugiemu się nie udało i tak w kółko, ale to sobie wszystko powiemy. Na samym początku Robert, czyli nasz pan mąż, postanowił zainwestować w samochody. On kupował te samochody, potem je sprzedawał. Czy były z tego pieniądze? No to tak okazjonalnie, raz były, raz ich nie było. Nie mówimy tutaj o jakichś dziesiątkach, o jakichś milionach, no to tak średnio muszą, można powiedzieć. Natomiast w tym samym czasie jego brat Roger zainwestował w nieruchomości. No i jak on zainwestował w te nieruchomości, które tam w tym czasie się rozwijały, to tych pieniędzy miał dużo więcej. I tutaj trochę taka napięta atmosfera, jak sami wiecie, co na czym się robiła, no bo bracia tak trochę ze sobą rywalizowali. Dodatkowo ojciec faworyzował starszego, czyli Rogera, bo jego biznes się lepiej rozwija, bo on ma fajną żonę, bo oboje wzięli potem śluby. Tak jak wiemy, Robert wziął ślub ze stewardessą i w dalszym ciągu jego ojciec to tej stewardessy za bardzo nie lubił. Tak więc Roger był takim ulubionym pupilkiem, synusiem i tak dalej. Więc Robert jako punkt honoru postawił sobie pokazać wszystkim, że on jest lepszy niż cała reszta. Właściwie to odpowiedź co do biznesu pojawiła się zupełnie przypadkiem. Jakoś tak wyszło, że Robert trafił na środowisko bukmacherskie, sam również obstawiał. Tyle, że w odróżnieniu od większości ludzi, Robert zaczął podchodzić do tego matematycznie. On robił sobie statystyki na takiej zasadzie, czy jego drużyna może wygrać, jeżeli tak, to jakimi punktami może wygrać, albo w przypadku jakichś tam wyścigów również robił statystyki na temat danego zawodnika, jak mu szło ostatnio, jak idzie jego rywalom. I on na tej podstawie faktycznie robił spore wyliczenia. I tutaj nie chodzi tylko o takie, wiecie, kołem fortuny zalosowanie i ja se stawię 500 na tego. Tylko faktycznie Robert spędzał dużo czasu, aby przeanalizować sytuację i aby postawić na odpowiedniego zawodnika. I wiem, że może to brzmi trochę dziwnie, że ktoś tutaj wielką analizę, statystykę sobie robi, ale Robert właśnie taki był człowiekiem, że wszystko musiał mieć zaplanowane i przynosiło to sukcesy, przynosiło to całkiem dobre sukcesy. W większości przypadków te jego analizy się sprawdzały i dzięki temu mógł poprawnie obstawiać, a tym samym mieć pieniądze i wygrywać. Wkrótce zaprzyjaźnił się z tym środowiskiem bukmacherskim, jeżeli tak to można w ogóle nazwać. No jakoś tak zaczął się z tymi ludźmi spotykać, widywać, trochę więcej się dowiedział o tych technikach, no i sam postanowił taką działalność. No to tak do końca z działalnością ciężko to nazwać w świetle prawa, no ale postanowił pójść w tym kierunku. Zrobił sobie taką fajną wizytóweczkę, przedstawiając się jako broker sportowy Robert Angleton. Ludzie doskonale wiedzieli, o co chodzi. Robert miał swoich stałych klientów, którym też podpowiadał, na kogo powinni postawić. Natomiast wykorzystywał swoje jakieś tam zdolności, ponieważ wiedział, jakich klientów chce pozyskiwać. Na przykład przyczepiał się jak grzeb do studentów z bogatych domów, grasował sobie pod uniwersytetem, spytał się, czy chcą postawić, no i troszeczkę ich podpuszczał. Mówił, na kogo mają postawić, jak postawili, udało mi się wygrać, to do niego wracali. Natomiast po jakimś czasie błędnie im podpowiadał i dzięki temu dostawał 10% z ich przegranej. Ja sobie zdaję sprawę, że brzmi to trochę tak nieprawdopodobnie, pojawia się człowiek znikąd,
zewsząd podchodzi do ludzi, pyta się, czy chcą obstawić grę. Tak to działało w tamtym momencie. Jeżeli chodzi o Roberta, to on w pracy był 24 na dobę. No dobra, może nie 24 na dobę, ale 18 godzin dniowo potrafił spędzać w pracy, potrafił spędzać na kontakcie z klientem, i analizować, robić te wszystkie statystyki. Trochę ludzi zrobić w bambuko, no ale chcąc nie chcąc udawało się to. I w pewnym momencie naprawdę zaczynamy tutaj mówić o kwotach równych miliony, o kwotach równych, może na samym początku nie były to miliony, ale kilkaset, kilkadziesiąt tysięcy to potrafił. I tak toczyło się jego życie, aż w pewnym momencie poznał Doris, jego małżeństwo z pierwszą żoną już od jakiegoś czasu się nie układało. On spędzał większą część czasu w pracy, jego żona ze względu na to, że była stewardessą, tak samo. No i nastąpiła tak zwana zamiana banana. Pod koniec 1983 roku, kiedy Doris i Robert byli już małżeństwem, okazało się, że Doris zdała test, do którego przygotowywać się za bardzo nie trzeba, a 1 sierpnia 1984 roku na świecie pojawiły się ich córki. Dokładnie dwie córki, nie jedna, podwójna radość, córki Nicole i Alessandra. I znów mamy obraz szczęśliwej rodziny. Cała familia przeniosła się do River Oaks w Teksasie. Jest to taka dzielnica bardzo bogatych, zamożnych ludzi, przynajmniej tak to jest opisywane. Nie wiem, nie byłam, więc nie porównam, ale dom, który zakupili, był równowarty 600 tysięcy dolarów na tamte czasy i myślę, że również i na te czasy, patrząc na rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, był to taki dosyć duży, rozbudowany, ekskluzywny dom. Były to lata 80., a tutaj były kody na bramę, kody do wejściowe, tak, brama, która sama się przesuwała, znaczy to nie tak, że wielka technologia teraz nastała i w ogóle w latach 80. to opony mieli z kwadratów, bo koła nie znali, no ale na tamte czasy tego typu technologie to mogli mieć jedynie ludzie, których było na to stać. A wszystko to dzięki pracy i dzięki zaangażowaniu Roberta, ale... No właśnie, zawsze jest jakieś ale, bo tutaj przyznać trzeba, że ta praca to do takich najlegalniejszych nie należała. Oczywiście Robert już tyle lat działając w swojej branży wiedział, jak unikać, co robić, co mówić, jak ewentualne kontrole dobrze przechodzić, ale w roku 1985 ktoś postanowił go podkablować. I to właściwie to nie jest stwierdzenie ktoś, tylko Robert doskonale wiedział, kto to jest. To był jego jeden z zamożniejszych klientów, który był Robertowi winien pieniądze, ponieważ przegrał zakłady, te 10% miał dostać Robert, on tych pieniędzy nie chciał mu dać, no i postanowił na niego donieść. I tutaj znowu zaznaczyć trzeba, że Robert jest człowiekiem taktycznym i zapewne również na taką sytuację był przygotowany. Znał odpowiedzi na każde pytanie, dowodów żadnych nie znaleziono, sprawę umorzono, a dla własnych korzyści Robert postanowił zostać informatorem policyjnym. I w tym momencie tak naprawdę widać wyrachowanie tego człowieka, ponieważ on donosił na innych bukmacherów, aby móc zabrać ich klientów. I kiedy tamci musieli odpowiadać za swoje działalności, to Robert przejmował ich klientów i dzięki temu miał jeszcze większą kasę, a przy okazji pozbywał się konkurencji. Rzekomo funkcjonariusze, z którymi pracował, doskonale wiedzieli, że on też działa w tej branży, no ale skoro już pomaga, skoro już mówi, no to ma tak zwany dupochron, dali mu święty spokój. I właśnie tym sposobem biznes rozwijał się najlepsze, życie zawodowe i rodzinne wydawało się być idealne. Mamy duży dom, szczęśliwe mordki, najlepsze samochody. Rodzina Angleton była milionerami i tutaj trzeba przyznać, że mieli wszystko z najwyższej półki, mieli wszystko co najlepsze. Robert stał się człowiekiem, który już tak wiecie, nosił się z tymi pieniędzmi. Tutaj można przytoczyć taką sytuację na temat wakacji rodzinnych, kiedy to Robert postanowił zabrać swoją rodzinę na Florydę i zauważył, że woda nie jest nieskazitelnie czysta. Znaczy, to wiecie, jakie zanieczyszczenia były. Tak więc natychmiast powiedział, że on się w tym kąpać nie będzie, swojej rodziny też w tym kąpać nie będzie i on jedzie na Kajmany. On wszystkich chwila, moment zabrał na Kajmany. No cóż, można, kto zabroni. Prawda jest taka, że Robert z czasem to tak za wielkiego przyjemniaczka to raczej nie uchodził. To był typ człowieka, który od samego początku był mrukiem, na dzień dobry czasami nie odpowiadał, udawał, że nie słyszy, jak cię widział na ulicy, to przychodził na drugą
drugą stronę, byleby tylko się z tobą nie witać. No ale kiedy zaczął coraz więcej zarabiać i kiedy wszystko uchodziło mu na sucho, to doszło do tego takie przekonanie o wyższości, o byciu lepszym niż wszyscy dookoła i można było to czasami odczuć w trakcie rozmowy z nim. Jak się możecie spodziewać lub nie, no nie wszystkim się to podobało. W przeciwieństwie do jego żony, znaczy w przeciwieństwie, Robert był przeciwieństwem do swojej żony, ponieważ Doreen zawsze była kobietą uśmiechniętą, miłą, przyjaźnie nastawioną, lubiła takie pogawędki, lubiła z ludźmi rozmawiać, spotykać się, pytać co u nich, miała bardzo, bardzo dużo znajomych. I co niektórzy nawet się zastanawiali, dlaczego w ogóle, jak to jest możliwe, że ona z takim Robertem jest i z nim wytrzymuje. No cóż, spytacie może co u brata Roberta, znaczy pewnie nie spytacie, ale i tak wam powiem. Roger zaczął przynosić straty, w sensie jego biznes zaczął przynosić straty, nie był rozważny, tak jak mówiłam, trochę był impulsywny, miał problemy z płaceniem na czas, trochę zaczęły się problemy finansowe i robił naprawdę nierozważne, dziwne sposoby, aby unikać płacenia w niektórych sytuacjach, na przykład przenosił biura swojej firmy, aby nikt tam, komu on jest winien pieniądze, go tak szybko nie zlokalizował, a jak już go zlokalizował, to mówił, że te pieniądze znajdzie, odda, a potem znowu zmieniał swoją lokalizację firmy. Raz nawet o północy zabierał swoje wszystkie rzeczy z wynajmowanego biura, a tylko po to, aby nie płacić rachunku za wynajem tego lokalu. No to tutaj dużo mówić było nieciekawie, jeżeli chodzi o jego finanse i jego zachowanie w wielu sytuacjach. Tutaj pomocną łapeczkę wyciągnął jego brat, czyli Robert, który zaproponował mu pomoc. Mieli pracować razem nad projektem z nieruchomościami i ta praca miała miejsce przez kilka miesięcy, od roku 1989 do 1990. Nie znalazłam tutaj dokładnie szczegółów, czy to miały być jakieś inwestycje, jakie zyski, no jakoś nie udostępnili swojej całej karty pracy i tego, co tam miało powstać albo nie powstać. W każdym razie, no, Roger miał na wszystko wywalone jajca i miał nadzieję, że jego brat wszystko załatwi, czyli Robert nie dość, że miał się zajmować swoimi sprawami, to jeszcze tutaj podnosić brata na duchu, a przy okazji wykonywać jego pracę po to, żeby jego brat potem dostał pieniądze na gotowe. No trochę niefajnie, tutaj dużo mówić, troszeczkę niefajnie. Tak naprawdę z całego projektu, z tej całej inwestycji nic nie wyszło. W sierpniu 1990 roku zakończyli swoją współpracę, jednak Roger uważał, że brat jest mu winny 15% ze swojej firmy bukmacherskiej. Na jakiej zasadzie, po co, na co i dlaczego, to ja pojęcia nie mam. Może mu się taka kwota przyśniła, a może gdzieś tam kiedyś faktycznie coś rozmawiali. Nie wiem, nie mam pojęcia. Robert też później twierdził, że no pojęcia nie ma, dlaczego jego brat chce od niego 15% jeszcze z jego własnej firmy, pomimo tego, że jakaś tam ich wspólna współpraca no nie wyszła. W każdym razie powiedział, że swojemu bratu żadnych pieniędzy dawać nie będzie. No i doszło do dosyć sporego i niezbyt ciekawego konfliktu. Nawet tutaj miała miejsce pewna szarpanina. Roger chciał wyjawić biznes swojego brata policji, czyli chciał powiedzieć, czym tak naprawdę jego brat się zajmuje. On mówił, że ma różne teczki na niego i nie zawaha się ich użyć. Tutaj naprawdę robiła się nieciekawa sytuacja, bo Roger dzwonił do Doris, do całej rodziny, mówił, że w końcu to zrobi, w końcu wyjawi, czym się tak zajmuje. No i tak naprawdę to było niemiłe, to było nieciekawe. Konflikt się zaostrzał. I w końcu dla spokoju Robert postanowił swojemu bratu zapłacić. Oni mieli jakąś taką umowę, że będzie mu w ratach płacił. Tak właściwie to nie wiadomo za co, chyba za to, że zamknie w końcu japę. No ale tak się stało. Zapłacił mu pieniądze, Roger zniknął, zajął się swoim życiem. Nie było z nim przez kolejne lata kontaktu, chociaż wrócił. Już wam od razu tutaj spoileruję, że on wróci. Jeżeli chodzi o małżeństwo Roberta i Doris, no bo był to nieciekawy etap, tutaj brat się niefajnie zachowywał, no ale małżeństwo to już jest inna kwestia, ponieważ w małżeństwie też zaczęło robić się nieciekawie. Robert coraz bardziej uchodził za niemiłego typa, takiego typa, obok którego nie chciałoby się stać w kolejce do mięsnego, ani tym bardziej, o Jezu, zaciąć w windzie, to już by w ogóle była no okropna sytuacja. Rzekomo tutaj już znajomi wspominają, że nie mówił on proszę, nie mówił dziękuję i nawet się do ludzi nie potrafił uśmiechnąć. Był niemiły dla wszystkich dookoła, był niemiły dla swojej żony. Właściwie to jedyne osoby, do których on był miły, to były jego córki. Faktycznie tutaj trzeba przyznać, że on bardzo dobrze te swoje córki traktował, zawsze dbał o to, aby miały wszystko co najlepsze. No ale do wszystkich dookoła to był bardzo nieciekawie nastawiony. Doris też to odczuwała, nawet kilka razy w towarzystwie znajomi zauważyli, że no ten Robert to tak trochę niemiło się do niej odzywa. Wkrótce nasza bohaterka zaczyna zwierzać się swoim znajomym, że w małżeństwie jest nieciekawie, prawie ze sobą nie rozmawiają, a jak już rozmawiają, to są to bardzo niemiłe rozmowy i na
nawet rozważa zostawienie swojego męża. I to był ten moment, gdzie córki pary stawały się coraz starsze, Doris też była coraz starsza, zauważyła, że czuje się samotna i męża nigdy nie ma, on ciągle jest w pracy, znajomi raz są, raz nie są, też mają swoje sprawy, a to był rozwój internetu. Mówimy tutaj o latach 90., właściwie druga połowa lat 90. Internet się rozwija, dużo rzeczy można tam znaleźć, można też znaleźć tam znajomych, przyjaciół i tak też postanowiła zrobić Doris. Postanowiła założyć konto na czacie, jest czat, który ona wybrała, był to czat over 40, czyli po 40, i zaczęła korespondować z różnymi ludźmi. I wiecie, to był taki początek internetu, gdzie jeszcze każdy pisał o sobie prawdę i miała okazję poznać różne na przykład koleżanki, które mieszkały w Houston i też były na przykład w nieszczęśliwym małżeństwie, więc one się tak wymieniały swoimi informacjami. Również dochodziło do tego, że czasami do siebie dzwoniły. No, taka społeczność no, mogła zapoznać jakieś nowe osoby. Też dochodziło do spotkań, jeżeli chodzi o te koleżanki, które mieszkały w miarę blisko, no to można było się z nimi spotkać, można było pogadać. Doris szukała tam jedynie przyjaciółek, jakichś takich znajomych, może ewentualnie kogoś, komu mogłaby się wyżalić. No ale razu pewnego poznała pewnego mężczyznę. Był to makler giełdowy i w żadnym ze źródeł nie znalazłam jego imienia i nazwiska. Zresztą on tutaj może jakoś tak specjalnej roli nie odegra, tak więc no, szanuję jego prywatność. Mamy do czynienia z maklerem giełdowym, który też był w związku małżeńskim, w którym nie czuł się za dobrze. Nie rozmawiał ze swoją żoną, jakoś tak ta żona tego słuchać nie chciała, on taki wrażliwy, taki fajny, empatyczny. Doris od razu zaczęła się z nim dogadywać i chociaż jedynie internetowo, no to wyczuła, że on taki jest, no taki miły, pogodny człowiek, to coś tak samo jak ona, no bo ona też była taka miła, pogodna, uśmiechnięta. No i początkowo jedynie pisali, później przenieśli się na rozmowy telefoniczne, aż w końcu postanowili się ze sobą spotkać. No i żeby było jasne, Doris nie chciała wzbudzać podejrzeń swojego męża, powiedziała, że spotyka się z koleżanką z lat młodości i zresztą faktycznie taką koleżankę miała i ta koleżanka ją kryła, więc tutaj wszystko legitnie wyglądało. Natomiast miała to być internetowa znajomość, a okazało się, że między tym dwojgiem, czyli między maklerem giełdowym a Doris rozwija się jakaś znajomość głębsza, jakaś relacja romantyczna. Doris czuła, że ten mężczyzna jest przeciwieństwem jej męża, no bo on taki ciepły, wrażliwy, potrafi mówić proszę i dziękuję, a jej mąż to tak do nikogo się nie odzywał. Z jednego spotkania zrobiło się coraz więcej, no i wkrótce Doris zaczęła rozważać zostawienie swojego męża, rozpoczęcie nowego życia z tym maklerem, wprowadzenia pewnych zmian, no ale zanim to nastąpi, to jej mąż Robert zauważył, że w ich małżeństwie jest źle. No taki spostrzegawczy, co nie? Kiedy już Doris sobie jakiegoś nowego mężczyznę znalazła, to on zauważył, że coś tutaj nie gra, że oni się chyba nie dogadują, no i trzeba coś z tym faktem zrobić. Tak więc znowu zaczął się starać, zaczął zabiegać o względy swojej żony, przynosił kwiaty, dawał jakieś prezenty, sam wyskoczył z pomysłem poradni małżeńskiej, wykupił to nie tyle są kursy, ale no spotkania takie z doradcą, mogli sobie porozmawiać, przedyskutować, jakie problemy są w ich małżeństwie i z tą całą inicjatywą wychodził Robert, który chciał coś zmienić. Robił wszystko, co tylko mógł i starał się jak tylko mógł, nagle sobie przypomniał, że ma żonę i no, jak się tą żoną nie zajmuje, to może się to różnie zakończyć, no ale było już za późno, ponieważ w roku 1997 Doris zatrudniła prawników i złożyła pozew o rozwód. Oficjalnie mówiąc swojemu mężowi, siadając tak w cztery oczy i powiedziała mu, małżu mój drogi, no między nami jest źle, powinniśmy się ze sobą rozstać. Jeżeli chodzi o Roberta, on rzekomo pojęcia nie miał na temat tego, że Doris już się z kimś spotyka. Początkowo prosił o kolejną szansę, starał się, miał nadzieję, że jego żona zmieni zdanie, no ale kiedy już okazało się, że prawdopodobnie to zdanie nie zostanie zmienione, to dla dobra córek, które były dla niego bardzo, bardzo ważne, postanowił się z Doris dogadać. I to dogadanie polegało na tym, że on jej odda połowę majątku, on jej odda dom, w którym teraz mieszkają, opieką nad córkami się podzielą, więc to wszystko brzmi no, bardzo sprawiedliwie, no bo po połowie, znaczy, no wiadomo, ten biznes był tworzony przez niego, no ale po połowie wiedział, że to pójdzie na jego córki, tak więc podszedł do sprawy teoretycznie uczciwie. Ta połowa, którą Robert
ofert proponował Doris, to była kwota około 1,5 miliona dolarów. I okej, wszystko ładnie, pięknie, no kto by takich pieniążków sobie nie przyjął. Tyle, że Doris coś czuła, że tak naprawdę pieniądze jego męża i te wszystkie hajsy, które on ma pochowane, to są warte na dużo większą sumę i coś tu ewidentnie nie gra. W każdym razie Robert i Doris byli w trakcie formalnego kończenia swojego związku i tak naprawdę nie wyglądali wcale jak ludzie, którzy się lada moment rozwodzą. Spotykali się nadal, aby analizować i planować wszystkie sprawy związane z zakończeniem ich małżeństwa, z opieką nad dziećmi. Robert zresztą cały czas miał nadzieję, że może dostanie drugą szansę, starał się, wysyłał kwiaty, nawet zorganizował 46. urodziny Doris, zabrał ją do restauracji, gdzie się oświadczył, wiecie, tak żeby wspomnienia wróciły. I co prawda na tych urodzinach było jakieś 15 osób, ale wszyscy widzieli i zauważyli, że chyba Doris i Robert dogadują się całkiem dobrze. Niektórzy nawet zaczęli się zastanawiać, czy oni faktycznie się ze sobą rozstają, no bo przecież tak dobrze się dogadują, tacy mili są dla siebie. Jednak jeżeli chodzi o ewentualny powrót, to tak się nie stanie, moi drodzy, ponieważ wydarzy się coś jeszcze. I tym sposobem przechodzimy do momentu, który sprawił, że ten podcast w ogóle powstaje. Mianowicie 16 kwietnia 1997 roku, to była środa, 12-letnie córki Angletonów miały tego dnia mecz softballu. I to ciekawe, trenerem drużyny, do której uczęszczały te córki, był nie kto inny, a Robert. On tam trenował grę i miał pod sobą kilka zawodniczek. On w ogóle te mecze organizował, mówił, co jest potrzebne, jak jest potrzebne, organizował treningi, więc no, jeżeli miał jakiś wolny czas, to właśnie na to swój wolny czas poświęcał. I z tego, co wiem, a tutaj nie jestem może do końca pewna, bo niektóre źródła różnie podają, no ale najbardziej prawdopodobne jest to, że mecz miał się odbyć około godziny 19 i Doris wraz z córkami przybyła na miejsce jakieś pół godziny przed, aby się tam przebrać, porozmawiać chwilę. I właśnie wtedy, w trakcie już dopinania wszystkiego na ostatni guzik, Robert zauważył, że brakuje jednego kija do gry. I ten kij jest bardzo ważny, w ogóle bez niego nie zaczniemy, on jest najważniejszy, on szczęście przynosi, jak nie ma kija, no to wypad. No on musi go mieć, choćby się waliło wszystko dookoła, to musi być ten kij. Tak więc Doris postanowiła pójść mu na rękę i powiedziała, że ona wróci do domu, podjedzie, przywiezie mu ten kij, przy okazji też się przebierze, no bo było jej zimno, no i wolała ubrać coś innego, tak więc lada moment ona wróci. A taki wał, bo nie wróciła, mecz się zaczął, kija nie było, później mecz się skończył. Robert w międzyczasie dzwonił do swojej żony, on cały czas był na miejscu, on nadzorował ten mecz, dzwonił do Doris z pytaniem, kiedy będzie, dzwonił najpierw do niej na telefon, później dzwonił na telefon domowy, nikt nie odbierał, ani Doris, ani w domu też nikt telefonu nie odebrał. Robert trochę się niepokoił, nawet starał się gdzieś tam dojrzeć Doris z trybun, no szukał jej na tyle, na ile mógł, ale nigdzie nie mógł jej znaleźć. Około godziny 21 mecz się zakończył, a Doris wciąż tam nie było, tak więc no, Robert jedyne, co mógł zrobić i co było jedynym logicznym wyjściem w tamtej sytuacji, to zapakował córki do auta i postanowił odwieźć je do domu, zobaczyć, co się dzieje, co się z Doris stało. Tak więc po godzinie 21 przyjechali na miejsce pod bramę wjazdową do domu. Od razu Robert zauważył, że samochód jego żony jest zaparkowany przed domem, ale rzuciło mu się w oczy coś innego. Dokładnie to, że drzwi wejściowe były otwarte. I to było bardzo dziwne, no bo no kto wchodzi do domu i zostawia otwarte drzwi, nie zapomina je zamknąć. Ta sytuacja i fakt, że jego żona nie odbierała telefonu, od razu sprawiły, że w jego głowie pojawiły się czerwone lampki i postanowił zadzwonić pod numer 911. Funkcjonariusze kazali mu zaczekać na zewnątrz, szybko przybyli na miejsce, weszli do środka i zauważyli coś, czego nikt się nie spodziewał. Dokładnie to Doris leżącą na podłodze w czerwonej kałuży. Jasne było, że mamy tutaj do czynienia z osobami trzecimi i też szybko okazało się, że narzędziem był pistoletem, użyty zresztą wielokrotnie. Reakcja Roberta była reakcją chyba taką, jak każdy z nas może sobie wyobrazić. Był w szoku, był w całkowitym szoku, od razu zaczął płakać. Widać było, że nie może sobie tego w głowie ułożyć, przynajmniej takie sprawiał wrażenie. Kompletnie się tego nie spodziewał, nikt się tego nie spodziewał, to była sytuacja, której chyba przewidzieć się nie można.
Szybko odbył się pogrzeb, w ogóle była to ceremonia na ponad 400 osób, więc widzimy tutaj, jak dla wielu osób Doris była kimś ważnym, ilu miała przyjaciół, ilu miała znajomych, dla ilu ludzi była na tyle ważna, że przyszli ją pożegnać, złożyć jej jakiś hołd. Przykre, bardzo przykre i tym samym ludzie zaczęli gadać, no bo tyle osób się zebrało, nikt nie wiedział, co się wydarzyło, tak naprawdę szczegółów nie znali, śledztwo cały czas trwało, Robert za bardzo też nikomu nie mówił, co i jak wygląda, bo on był takim mrukiem, więc za bardzo z ludźmi nie rozmawiał, a skoro on nie rozmawiał, skoro on nic nie wyjaśniał, to zaczęły mieć miejsce pewne domysły, pewne plotki, a jak są plotki i domysły, jak mamy do czynienia z żoną, która była w trakcie kończenia małżeństwa ze swoim mężem, no to tym samym tak od razu tym Haliną spod ósemki i Grażyną z Mięsnego Robert stał się człowiekiem podejrzanym, no bo kto może mieć jakiś motyw, a no na pewno mąż. Jeszcze jak później okazało się, że Doris spotykała się z innym mężczyzną, no to na pewno był Robert, na 200% to był Robert. W końcu i takie plotki zaczęły do Roberta dochodzić, tak więc postanowił on bardzo szybko powiedzieć, co o tym myśli, znaczy powiedzieć, złożyć takie wyjaśnienia. I na spotkaniu drużyny tej gry w softballa, gdzie on był trenerem, gdzie te wszystkie córki się spotykały, wydrukował takie oświadczenie, na którym było napisane, że on nie ma nic wspólnego z tym, co spotkało Doris, że on ją bardzo kochał, w ich małżeństwie nie zawsze się układało, no ale mimo wszystko miał nadzieję, że do siebie wrócą. I spokojnie, no, on tych kartek 12-latkom nie rozdał, tylko ich rodzicom, ponieważ wśród tych rodziców były właśnie te kobiety, koleżanki Doris, które najbardziej mu tam około 4 liter robiły, obrabiały, więc postanowił bardzo szybko sprawę załatwić. No ale po kolei, co w takim razie dzieje się w śledztwie, jakie są podejrzenia, co zostało w ogóle, jakieś dowody zebrane, zabezpieczone, o to tutaj tak naprawdę chodzi. Tak więc, no mało było, nie było żadnych śladów, żadnych odcisków palców, żadne nagrania, no cokolwiek, co by mogło tutaj mieć związek z kimkolwiek, no nie było, nic nie było jasne. Jednak funkcjonariusze zapytali Roberta, czy kojarzy kogoś, kto mógłby mu źle życzyć, albo jego rodzinie, czy coś niepokojącego miało ostatnio miejsce. I Robert od razu powiedział, że tak, że jest pewna osoba i wskazał swojego brata Rogera. Wspomniał o tym, że przez kilka lat nie mieli oni kontaktu, bo tak naprawdę od tego roku 1990, kiedy ich współpraca poszła się kochać, to oni tego kontaktu nie mieli. Jednak Robert wspomniał, że na początku stycznia 1997 roku jego brat Roger postanowił znów się do niego odezwać i zażądał 200 tysięcy dolarów, bo inaczej na niego doniesie. Tak mu się przypomniało, pewnie poprzednie pieniądze się skończyły, nie miał co z życiem robić, więc odezwał się do brata i chciał 200 tysięcy. Robert oczywiście odmówił, zakończył spotkanie, wrócił do domu i przez jakiś czas był spokój, aż mniej więcej do około końca lutego, początku marca 1997 roku, kiedy dostał list od swojego brata, gdzie było napisane, że dawaj 200 kafli, bo inaczej tego pożałujesz i stanie się coś bardzo, bardzo złego. Oczywiście Robert ten list przekazał dopiero w momencie, kiedy miała miejsce sytuacja z Doris, bo wcześniej tego nigdzie nie zgłaszał, twierdził, że są to takie gryzmoły jego brata, pewnie zaraz mu przejdzie, no ale biorąc pod uwagę całą sytuację, postanowił to o tym zawiadomić. No i tym samym osobą podejrzaną stał się Roger, czyli brat Roberta, czyli tak na dobrą sprawę szwagier Doris. Funkcjonariusze bardzo szybko odkryli, że braćku tego dnia był w Houston, ponieważ używał swojej karty kredytowej. Tak więc był w pobliżu, jak najbardziej śmiało mógł zapukać, przejechać obok domu Doris, mógł tam wejść, mógł zrobić różne rzeczy, a następnie sobie wyjść. Logicznym więc rozwiązaniem byłoby przesłuchanie go, zapytanie, jakie ma alibi i tak dalej, i tak dalej. Problem był jednak taki, że nikt nie wiedział, gdzie tak naprawdę Roger jest. Nie było z nim kontaktu, próbowano się kontaktować z jego rodziną, w jaki sposób go namierzyć, no ale nic, kompletnie nic, człowieka nie ma. Dopiero w lipcu został on w końcu zatrzymany w Las Vegas. Okazało się, że miał przy sobie wiele ciekawych rzeczy. Mianowicie 64 tysiące dolarów i kilka plików z pieniędzy,
pieniędzmi, to tam nic takiego. Co ciekawe, te pliki pieniędzy były zapakowane w torby plastikowe i na tych plastikowych torbach były odciski palców Roberta, czyli jego brata. Więc brat, który jest podejrzany o pozbycie się żony swojego brata, swojej szwagierki, zostaje znaleziony z plikiem pieniędzmi, na którym są odciski palców swojego brata, czyli męża tej kobiety, swojej szwagierki. Robert zapytany w ogóle, czemu on ma twoje pieniądze, no to odpowiedział, że no, zginęły mu, musiały mu wypaść, wyjść sobie tak na spacer. Nie no, tak szczerze to powiedział, że w momencie, kiedy ktoś był w domu i stało się to, to miała miejsce ta cała sytuacja z Doris, to zauważył również, że sejf był otwarty, więc prawdopodobnie sprawca zabrał pieniądze. No ale to nie wszystko, bo tak naprawdę to jest dopiero początek. Dodatkowo w samochodzie Rogera znajdowała się kartka z informacjami na temat domu. A wiecie, ile ten dom ma metrów, i gdzie są jakie pokoje. Dodatkowo był też tam zapisany kod do bramy, kod do drzwi, plan całego domu. Jeżeli to nie jest wystarczające, jestem podejrzanym starter pack, to powiem Wam, że znalazły się jeszcze jedno notatki. Tym razem były to notatki z dokładnym planem działania. I to był taki plan działania na zasadzie wbij kod, wejdź do domu, wypuść psa, żeby nie czekał, schowaj się w kuchni, poczekaj, aż Doris wejdzie, a następnie no, użyj pistoletona. Tak to mniej więcej w skrócie wyglądało. Krok po kroku, niczym instrukcja na Charlotte. No cóż, no, sprawa wydaje się być jasna, wszystko na niego wskazuje, mamy sprawcę, możemy się rozejść. Tyle, że w samochodzie znajdowała się jeszcze jedna rzecz. Rzecz, która w ogóle całkowicie rzuca inne światło na tę sprawę. Dokładnie to kaseta z nagraniem. Na nagraniu słuchać głos dwóch mężczyzn, którzy dokładnie omawiają plan działania. I to jest ten sam plan działania, który miał wtedy miejsce 16 kwietnia. I to jest podobny plan działania, który był napisany na kartce, czyli musisz wejść do domu, musisz wypuścić psa, wbijasz kod do domu, wbijasz kod do furtki, następnie chowasz się w kuchni, czekasz, aż Doris przyjedzie i tak dalej, i tak dalej. Na tym nagraniu były też omawiane różne sytuacje hipotetyczne, czyli co na przykład, jeżeli ona będzie w towarzystwie kogoś, co na przykład, jeżeli udaje się dostać do telefonu i wezwać jakichś funkcjonariuszy. Dodatkowo na nagraniu znajdował się taki fragment, coś w rodzaju zabierz pieniądze, aby to wyglądało na motyw finansowy. I tym samym była też mowa o wynagrodzeniu, które miało wynosić prawie $1 000 000 za to całe działanie. Funkcjonariusze uznali, że głosy mężczyzn to są właśnie głosy braci, czyli Roberta i Rogera. Z nagrania wynikałoby, że Robert wynajął swojego brata do pozbycia się żony. Wkrótce obaj zostali zatrzymani, ale okazało się, że jest tutaj jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi i niż było wcześniej. No bo na dobrą sprawę, jaki Robert mógłby mieć motyw tak naprawdę? Nikt tego nie wiedział, jaki mógłby mieć motyw, skoro cały czas zabiegał o swoją żonę, skoro miał nadzieję, że małżeństwo uda się w jakiś sposób odbudować. I tutaj, jeżeli o to chodzi, pojawiają się dwie teorie. Pierwsza teoria jest taka, że być może Robert dowiedział się o tym, że Doris spotyka się z kimś innym, zdenerwował się, no i postanowił niestety sprawy załatwić w ten sposób. To jest pierwsza wersja, jest to wersja no, z całą pewnością prawdopodobna. Natomiast jest jeszcze druga teoria, która głosi, że no, Doris chciała 50% majątku od swojego męża, niby było to 1,5 miliona, ale tak naprawdę to była większa kwota. No i Robert obawiał się tego, że może jego żona na niego doniesie w celu uzyskania całej kwoty, może tutaj jakieś takie nieciekawe sytuacje będą miały miejsce. I okej, no jakieś wyjaśnienia tutaj mamy, brzmi to w miarę logicznie, któraś z tych teorii może być prawdziwa. Natomiast dlaczego zrzucił od razu podejrzenia na swojego brata, skoro mu wcześniej zapłacił? No bo przecież tutaj logiczne byłoby powiedzenie, że tu jakiś motyw finansowy, dużo ludzi nieciekawych poznałem, którzy mnie nie lubią i to pewnie oni, no coś w tym stylu, no nie znam ich imion, nie znam ich nazwisk, a on tutaj wprost powiedział o swoim bracie. No przecież mieli umowę, no, mieli umowę, tutaj $1 000 000, wykonane zadanie, no bo tak to można nazwać, a on go tutaj zgłasza. No bardzo nieciekawa historia i bardzo nieciekawa sytuacja, natomiast no, teoria jest taka, że Robert postanowił wynająć swojego brata, jego brat zrobił to, co Robert go poprosił i miał mu zapłacić 1 000 000, ale nie chciał mu płacić tych pieniędzy. No, no nie
chciał, jakoś tak mu się to nie podobało, więc postanowił na niego donieść, a jakżeby inaczej, że to on. A tym samym znaleźli go w samochodzie z tymi wszystkimi dowodami. Tyle, że prawdopodobnie Robert nie spodziewał się tego, że ich rozmowa może zostać nagrana i że być może jego brat nagrał tę rozmowę, aby w razie czego mieć jakieś dowody. I trzeba przyznać, że brzmi to jak bardzo wyrachowany plan, ponieważ tym samym pozbywa się swojej żony, a następnie wsadza swojego brata za kraty, za coś, co sam kazał mu zrobić, tylko po to, żeby nie płacić pieniędzy. No, brzmi to bardzo, bardzo nieciekawie, natomiast sam Robert do niczego się nie przyznawał. On twierdzi, że w ogóle to nie ma sensu, że tak nie było. Jego obrońcy uznali, że tak naprawdę to Roger, jego brat, jest oczywiście winny, on za tym wszystkim stoi, on jest sprawcą, ale chciał się zemścić na swoim bracie, bo tamten mu 200 tysięcy nie chciał zapłacić, tak więc sporządził te wszystkie notatki, sfałszował nagranie, no i z tego powodu wszystko podrzucił, aby to wyglądało tak, że obaj bracia są zamieszani w sprawę. Była jeszcze jedna teoria, dokładnie to taka, że tak naprawdę to ani Robert, ani Roger nie są winni i nie mają z tym nic wspólnego, tyle, że Roger dowiedział się o całej sprawie i postanowił swojego brata w to wrobić, czyli sporządził nagranie, kod do klatki, znaczy kod do tej furtki, no bo znał, bo może wcześniej ktoś mu go podał. Może tak naprawdę chciał to wszystko pokazać swojemu bratu i pokazać całą rozmowę i tym samym wyciągnąć od niego jeszcze więcej pieniędzy. I również takie teorie i podejrzenia się pojawiały, tylko przyznam szczerze, że dla mnie to brzmi trochę nieprawdopodobnie, no bo przecież sam siebie wsypał w całą sprawę. Sam stawia siebie w roli osoby winnej, współwinnej, która jest sprawcą. Tak więc myślę, że działanie na swoją niekorzyść tylko po to, żeby wyciągnąć od brata 200 tysięcy, to tak trochę kiepsko. Sam Roger nic nie mówił w tej sprawie, nie składał żadnych wyjaśnień, czekał po prostu na rozprawę. Znaczy on rozmawiał z jedną kobietą, która w tamtym momencie była reporterką śledczą, ale o tym za chwilę. Tak to z nikim nie rozmawiał, żadnych oświadczeń też nie składał. I teraz dzieje się rzecz jeszcze dziwniejsza. Mianowicie w roku 1998 miały odbyć się procesy braci, jednak w lutym tego roku, przed procesem, Robert został znaleziony w swojej celi bez żadnego ruchu, wszystko wskazywało na to, że to była jego dobrowolna decyzja. Zostawił list, w którym pożegnał się ze wszystkimi, napisał również w tym liście, że jego brat Robert jest niewinny i tak naprawdę wszystko zostało zmyślone tylko po to, aby go wrobić. Ciekawe, co nie? Lada moment odbywa się proces, osoba, która mogłaby powiedzieć coś więcej, no niestety już więcej nic nigdy nie powie, a jego słowa zapisane w liście to nie jest jakieś tam dziękuję mamo, tato, czy tam do zobaczenia córki, czy żono. Nie, to jest tylko tyle, że brat jest niewinny. No cóż, no to wygląda tak, jakby sprawa była rozwiązana, wszystko jest jasne, możemy się rozejść. Tyle, że jest jeszcze jeden problem, znaczy problem, no jest jeszcze jedna kwestia, jeszcze jedna strona tej sprawy. Mianowicie w celi Rogera znaleziona była jeszcze jedna notatka, ona była tam schowana i brzmiała ona w ten sposób: na wypadek mojej śmierci proszę skontaktować się z Vanessą Leggett. I moi drodzy, jeżeli chodzi o Vanessę Leggett, to jest to dziennikarka kryminalna, która przeprowadziła serię wywiadów z Rogerem i zresztą nie tylko, bo tak naprawdę to był cały cykl z różnymi ludźmi, te wywiady były przeprowadzane. No ale tych wywiadów akurat z Rogerem było bardzo, bardzo dużo, były też nagrania na kasety. I tak naprawdę Roger się rozpowiadał na jakiś temat, na jaki to jeszcze powiedzmy, że nie jest wiadome. W każdym razie notatka została znaleziona, wszyscy wiedzieli o tym, że Vanessa spędzała z nim sporo czasu, ale nikt nic nie zrobił, nikt się z nią nie skontaktował, nikt nie zainteresowali się tą sprawą kompletnie, ta notatka to jest nieważna. W lipcu 1998 roku rozpoczął się proces Roberta, który powiedział, że jest niewinny. Dodatkowo była notatka zostawiona przez jego brata, czyli w tym całym liście, że on jest niewinny. Tym samym też stwierdzono, że głosów na nagraniu nie można rozpoznać, czy jest to Robert, czy może to jednak nie jest Robert. I właśnie tym sposobem został on uniewinniony, czyli on nie ma nic wspólnego z tym, co spotkało jego żonę. I tak to wygląda, tak zakończył się jego proces.
proces. Jednak w dalszym ciągu nie jest to koniec historii, ponieważ niektórzy jednak byli przekonani co do winy Roberta. Twierdzili, że ten człowiek jest winny, udało mu się jakoś tego uniknąć, no ale może warto byłoby się jednak skontaktować z tą Vanessą. I tak to zrobili. Z Vanessą w ogóle prokuratura się skontaktowała. Poproszono ją o dostarczenie tych swoich materiałów, notatek, nagrań audio. Tyle, że Vanessa odmówiła. Ona powiedziała, że nic tam nie dostarczy. Spór trwał do 2001 roku, gdy rzekomo Vanessa miała stawić się z notatkami, już tak oficjalnie dostała wielkie wezwanie, że ona ma z tymi notatkami przyjść. Kobieta odmówiła i została aresztowana na kilka miesięcy. Wtedy też zrobiło się głośno na temat tej sprawy, bo miały miejsce różne petycje, oburzenia ludzi, bo przecież wolność prasy, ona się na wolność prasy powołała, przecież może pisać o czym chce i nie musi wcale o tym nikomu mówić. No ale odsiedziała swoje, 4 stycznia 2002 roku wyszła na wolność, zwolniono ją. Od razu potem podpisała kontrakt na książkę o tej sprawie, był to kontrakt na $600,000 i właśnie tam opisała to wszystko, co powiedział jej Roger. I moi drodzy, jeżeli chodzi o materiały, które zostały w tej książce zawarte, o to, co ona tam napisała, to według Vanessy Robert był informatorem policji, o czym wszyscy wiemy, że on tam na innych bukmacherów donosił. Wszyscy o tym wiedzieli, o jego działalności też wszyscy wiedzieli i wszyscy dookoła go kryli, miał układy i układziki z różnymi ludźmi. I zdaniem Vanessy postanowił też pozbyć się swojego brata, czyli do jego celi przyszli bardzo smutni panowie, którzy zresztą cały list napisali za niego. Po wszystkim nikt się z nią nie skontaktował, no bo ona doskonale o tym wiedziała, że Robert ma plecy wśród funkcjonariuszy, nikt nie chciał, aby zrobiło się głośno wokół tej sprawy, tak więc postanowili najpierw go uniewinnić, a dopiero potem ewentualnie czymś się zainteresować. W każdym razie, z tego co Roger powiedział Vanessie, to jego brat wynajął go, aby pozbyć się Doris, która chciała zdobyć połowę jego majątku. No bo Doris podejrzewała, że te 1,5 miliona, które on jej proponuje, to tak naprawdę jest nic i chciała więcej pieniędzy. Dodatkowo powiedziała, że no albo płacisz, albo ja tutaj zgłaszam całą sprawę wyżej, oni wtedy się dowiedzą, ile tak naprawdę zarabiasz i na czym. Tak więc Robert postanowił swoją żonę uciszyć raz na zawsze. A skoro wyrok już zapadł, to jak wiadomo, Robert nie może być oskarżony o to samo drugi raz, oficjalnie jest człowiekiem niewinnym. Sprawdzono jednak jego majątek, kiedy ta cała sprawa wyszła na jaw, ujrzała światło dzienne. Okazało się, że nie wykazywał swoich dochodów. W trakcie trwania śledztwa Robert w ogóle z fałszywym paszportem wyjechał do Holandii. Następnie został złapany w 2004 roku. Dostał 12 lat pozbawienia wolności, jednak wyszedł wcześniej w roku 2012 i z tego co wiem, z tego co udało mi się wyczytać, to na dzień dzisiejszy ma się dobrze, hop, sasa sobie po Stanach Zjednoczonych i nadal kręci jakieś biznesy. Do sprawy nikt nie wrócił, chociaż oficjalnie Robert jest niewinny, to sporo osób na podstawie materiałów sporządzonych przez Vanessę i na podstawie całej tej historii uważa, że tak naprawdę to on wszystko zaplanował i dodatkowo postanowił wrobić swojego brata. Brzmi to bardzo wyrachowanie, trzeba przyznać, i jeżeli jest to prawdziwa wersja, jeżeli oczywiście tak było naprawdę, to myślę, że wielu z nas nie chciałoby takiego Roberta spotkać na swojej drodze. Moi drodzy, póki co to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty i informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jeżeli ktoś słyszał wcześniej o tej sprawie i zna jakieś dodatkowe informacje, uważa, że są to ważne fakty, no to byłabym wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. Natomiast do osób, które dotarły do końca, czyli do tego momentu, zachęcam Was do dołączenia do naszej małej zabawy, czyli takie osoby piszą w komentarzu pieniądze, bo właśnie mamy przykład, co one potrafią robić z ludźmi. Standardowo zachęcam Was też do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie, a jeżeli chcecie, to zapraszam też na Instagrama i do usłyszenia.